Cześć, z tej strony Hubert, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie dość nietypowy materiał, bo będzie to o katastrofie, znaczy lądowaniu awaryjnym Antonowa 124 Ruslan, która wydarzyła się wczoraj. Wczoraj wieczorem dowiedziałam się o tym i przestraszyło mnie to trochę, ale nic się nikomu nie stało. On startował, znaczy lądował awaryjnie. Miał lądować na lotnisku w Sibirsku, znaczy Nowosybirsku, a w poniedziałek miał lecieć do Wiednia. Miał on awarię z jednym z silników. Możecie zobaczyć teraz sobie na zdjęciu i zboczył z pasa i wpadł na śnieg i był oddalony od pasa parę metrów. No i pokażę wam teraz zdjęcia tej katastrofy. Że myślę, że film wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej takich materiałów o katastrofach, no to napiszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam i pa pa.